Witam serdecznie w kolejnym odcinku Sweta na Sadzie, w dzisiejszym odcinku korzenie łąki i siew soi. Więc zapraszam do oglądania. Pierwszy idziemy sobie skosić łąkę, no bo... Wiadomo, jak siewów nie skończy, no to nie skończy. I tak wiem, że nie skończy, i tak nie, bo to... Oj. Kurde, no może byś się rozejrzał, co? I tak wiem, że siewów nie skończy, i tak, no bo to jest za dużo do siania, no ale... Ale łąki sobie skosimy. Tędy? No dobra, mogę w sumie pierwszą tą, tą mniejszą łąkę sobie skosić. Raz łają skoszę i padnę na tą drugą tam. Zarobię. Kukurydza już sobie ładnie rządkuje, rośnie. Więc nie ma lipy. Oczywiście kosiarka też już... Prawdopodobnie ostatnie koszenie, albo i nie, nie wiem, zobaczę. No widzicie, no ja muszę tą łąkę zlikwidować. Kukurydza mi się przez przypadek zasiała, no ale to trudno. Tutaj trzeba jechać jeden przejazd od rowu. No bo wiadomo, po co mam się wrób ładować. Tutaj już do zera, no bo to będzie na siano. No bo siano mam zero. Totalne zero. A krowy potrzebują 200 ton temeru na rok. Więc no trochę tego siana idzie. No przez te dwa pokosy trochę sobie siana zbiorę. A jeszcze za niedługo będzie nowa obora, to już w ogóle nie. Już będzie po żniwach druga obora postawiona. A już wtedy będą żaru i wtedy już będą żaru jak diabły te krowy. Kupię sobie 10 byków i tyle, nie? 10 byków, a reszta będą krowy mlecz. I tak trzeba zrobić. Dobra, tutaj trzeba poprzecznik zrobić. No i gitara. Tamta łąka będzie się lepiej kościć, no bo jest dłuższa. Nie będzie tyle kręcenia. To będzie gazopór. A tutaj gazopór się nie da zrobić zbytnio. Dobra, poprzecznik zrobiony, więc teraz można latać. Chcę. Zobaczymy, jak to będzie szukać. No na tym to akurat mi się nie sprawdzi, ale... Ale powinno być chyba w miarę git. Działa ten GPS? Pokaż. Jedno niby działa. Za wolno opuściłem, no wiem. Zrąbałem, to ja zrąbałem. Dobra, znowu ci spierdzielaj. No, nie wiem ile takiego odcinek z pół godzinki. Bo chcę trochę pokosić trawy. Znaczy na trawę całą akurat pokoszę, ale... Czy ja zasieję dwa pola, czy trzy? Tego nie wiem. Co? A, ten mam co. Nie. Mała łączka, ale nie, ta kosiarka musi być na wylocie, nie? Myślę, że po żniwach jeszcze raz tylko skoszę. Że po żniwach jeszcze raz ją skoszę i będę musiał ją zmienić. Albo sobie chociaż coś na przód dokupić, no bo to nie idzie kocić już. A już chyba bym zrobił sobie jakiś samolocik mały. No bo tutaj to będą te łąki dokupione, to trochę jednak koszenia będzie. No ale trochę bardzo koszenia będzie. No, 5 minut odcinka jest. Jest kolejny odcinek na flecie na osadzie. Czy będzie w czwartek? Nie wiem. Zobaczę, jak to wyjdzie.
Na pewno będzie w sobotę Gary Krutz, bo mam nagrane, to będzie w sobotę na pewno. 2000 krów muszę nagrać. Nie no, dziś to raczej nie, ale nie wiem, zobacz. Pewnie klika muszę znowu nagrać. I tak dalej. Wyspę muszę nagrać też na kiedyś. Może na niedzielę. No nie, no, na niedzielę to by się przydało, wiadomo, że nagrać. Kurde, nie wiem, no, zobaczcie, jak to ten tydzień wyjdzie. Może wyspę na wtorek bym rzucił? Może to jest myśl? Nie wiem, zobaczę no. Jak to wyjdzie wszystko. Na razie flet jest najważniejszy. Tak jak mówiłem, fleta trzeba dusić. A tu jest nowe pole do siania soi, więc nie jest do siania. Fleta trzeba dusić, no bo wiadomo. To jest dopiero połowa serii. No na M-Clicku mam trochę więcej zrobione. W M-Clicku już jest praktycznie, można powiedzieć, że koniec, nie? Tam zostało chyba 2 albo 3 sezony. Że teraz będzie tworzenie pól. Tych tam. To też trochę. Czasem mi to zejdzie. No ale to się da. Się jakoś tam wszystko da zrobić. No, tu są 4 łąki jeszcze do kupienia, więc. Więc roboty mi nie brak. Dobra, tak trzeba jechać i tyle. A to drobo to się w drugą stronę skosi i tyle. Bo tutaj jest taki bagnisty teren, no to tutaj łąka będzie już do końca gry. Ona się będzie poszerzała co sezon. Dwa przejazdy w lewo przede wszystkim. No i Olin, no trzeba to kosić, no bo co? Nic innego mi zostało niż to kosić. Na siebie to mi się zbytnio nie spieszy. Tutaj trzeba cofnąć i tyle. Będzie Lux Torpedo. Elegancko tego. To nie byle co. Z wyższej półki. No i do prawej trzeba ładnie. Łąka fajna, dojazd też fajny na tę łąkę, więc ogólnie ta mapa jest cała fajna. Dlatego ją do listopada skończę, albo do grudnia. Do końca roku na pewno chcę ją skończyć. No tu niby trochę pół jeszcze zostało do kupienia, ale dobrze pod mapą, pod dziewiątką widać, że które są moje. Trochę jeszcze zostało do kupienia pól, no ale to już pójdzie. Ja już teraz mam po 300 tysięcy na sezon, no to. Ja teraz idzie. No z mleka teraz dużo zarabiam, więc. Będę zarabiał dopiero z mleka. No już zarabiam po 20 tysięcy, no ale będzie jeszcze więcej tego. Bo będzie więcej krów. Więc teraz to praktycznie nowe pole mogę co odcinek kupować. Więc no może nie co odcinek, no bo wiadomo, ale.
Ale wiadomo, co chodzi. Czwarty przejazd robiony. Fajnie to kosi, fajnie. Trzymonka fajna, no bo jest podłużna, tak? Tak jak mówię, bo ona jest fajna, bo jest długa w miarę. I nie trzeba tyle się... Nie trzeba tyle kręcić, nie? Elegancko to kosi, nie ma to tamto. Cyk. Tutaj przejadę, no bo co? Co innego mam zrobić, jak nie przejechać tutaj? Ogółem całe te, mogłem sobie GPS-a już tam na dole włączyć. Chyba to podrównam sobie tam jedną stronę. Tutaj mam kliknąć. Czysto 60 AD. Cyk. No, dwa przejazdy jeszcze, dobra. I trzeci dookoła. No i elegancko. Ile minut odcinka? 11. No to 15 minut odcinka bez skoszenia. Tak jak myślałem w sumie. Jak sobie myślałem przed odcinkiem. Pewnie 15 minut zejdzie do skoszenia. No trochę jednak jest, że nie jest. No ta kosiarka jakaś też wydajna nie jest. Znaczy ona była wydajna, ale już na troszeczkę mniejszym areale. Nie, no w ogóle to fajnie idzie, nie, ale wiadomo, chodzi o czas. A jak wszyscy wiemy, czas to pieniądz. Czemu tam się to zrobiło? Czemu nie do kasza? Nie wiem, ale już nieważne. Trochę źle wyszło w sumie. Bo teraz muszę jechać na pusto na sam dół. Nawet trochę bardzo źle wyszło. Ja muszę teraz jechać na pusto, żeby zacząć kosić dopiero. I tak to jest z tymi bocznymi kosiarkami. To nie byle co, to z wysokiej półki. Nie, na kosiarkę sobie tutaj zostawię na polu, no bo wiadomo, miniaturkę trzeba zrobić. I chyba z kubotą sobie zrobię. Siewnika już... W sumie nie będę wklejał tego siewnika na miniaturkę. Niech sobie tak stoi ten zestaw. A patrz, nawet... Od razu mnie przeniosło do żądira. Teraz tak, na C chyba. Na C3 spróbujemy. Nie, na C3 to będzie za mało. Gdzie mi się biegnie? Na C4 to chyba było. Chcę poleciać, żeby to było dobrze zgrane. Chyba tak jak było z dronami, ale... I tak o. No, może nie tak o, tylko tak. Tak miałem. Dobra, jadę tak. Chyba za bardzo się nie skrzywiło. A, trochę się skrzywiło, ale...
Na prostej. Ciekawe, ile te pole ma hektary. Ten siewnik ma dopiero 19,5 hektarów, czy? No, bo to też małe pola są, nie? Tutaj mam w sumie więcej kręcenia zawsze na tych polach niż ścianie. Tutaj zrobię sobie poprzeczniaki dwa. By później się nie siłować po odcinku. Znaczy na odcinku to będę siał jeszcze. Kto wie, czy tylko te pole nie starczy mi na odcinek siania. Może tak w sumie być, że tylko te pole zasieje nic więcej. I to jest całkiem bardzo prawdopodobne, że tak będzie tylko. Bo ja też nie chcę jakieś przedłużać tego odcinka, wiadomo, nie? A te 3 pola, 4 będą się po odcinku dać. Hamuj. Nie mogę. Nie, no ten dżunder jest piękny, jak on mruczy, nie? To jest coś pięknego. Kocham ten dźwięk od małego. To jest piękny dźwięk. 16 minut, no to może jednak... Oj, zapis. To ciekawe, ale no pewnie... Może zacznę sobie jeszcze to drugie pole siać, ale zobaczę. Ten kawałek tutaj bym chciał zacząć sobie siać. Ale zobaczę jak to wyjdzie. Pamiętam, że to muszę jechać tak. Nie wiem, że trochę nieładnie to zrobiłem, no ale... Już trudno. Musimy 2,5. 3. Maj, rok 9 dopiero. Ja pierdziel. A tu już maszyny takie. On ma bardzo dobre skręty ciągi, więc... On praktycznie, że w miejscu nabije. Dwa przejazdy i będę na ten kawałek zasiany. No tak, dwa dymy się zrobiły aż. To tak sobie myślę. No, że na pewno... No jednak pojadę tam siać. No. Nie ukrywajmy się, nie? Że jeszcze pojadę siać drugie pole. Oj! Jeszcze jeden przejazd i koniec. Z tej strony. Stentura filmu złote na szyi. Nie. Tutaj już nie będę nawracał, bo to nie warto. Bo szybciej jest cofnąć. Cyk. I ogień. Narysuję sobie ten znaczek, znaczy pewnie będzie mnie denerwował, będzie mi ciągnik wpadał w niego, no ale... Zobaczymy. 45 to będzie 90 AD. 100 AD, żeby to ulepszyć. Może być 200. No tak naprawdę to już pół pola jest zasiane, nie? Po tym przejeździe pół pola będzie zasiane. Już się trochę w górę rozciąga.
No i cyk. Cztery. Tak. Tak, 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 tak. Ej, co? Dobra, 268. 75 ar to zasiadam, no co? No to hektar 50 chyba jest. Albo coś koło tego. No i po co spamisz? No ten kruk to jest debil. Nie ma go na kanale, a spam. Ty, nawet powiem szczerze, że fajnie to wyszło, że tutaj będzie ten jeden przejazd na dół i wtedy ja to sobie od narożnika zaciągnę wszystko do góry. Ale dość dobrze się przeciąłem. Ta-ra-ra-ra. I login na tłoki. Ile zostało? No to jest 23 minuty odcinka, nie? Coś takiego. Tak. No było 15 minut zaczęło. No tam minutę po 15 było. Więc 15.40 trzeba by było skończyć nagrywać. Będzie luks. Co ty chcesz? Co ty chcesz? Po co byłem? Ty kazałeś mi być. Kurwo głupia. Siemo. Siema, łogarz czysa. Nic już, zaraz pójdę. Nie wiem, czy wieczorem coś będę nagrywał, zobaczę. Prawdopodobnie Gear Crux, ale no, czy jakiś głosowicznik, to nie wiem. Hey everyone! Popatrz, tu nawet Żyd się odbronął za sobą. A, tato. Siemnik to ciągnie. Talerzówkę ma to. O, ale zarzuciło ty. No powiem, że trzyma się na tym C2. C4, sorry. 9%.
O, fajnie, bo tu na dwa przejazdy też. Zrobione teraz. Wtedy to jaki dyndel będzie do zasiania, ale... się da. To wszystko da. Moi mili państwo. Kurwy i neo. Jak na 40 już jest? No, hektar 50, tak jak mówiłem. Hektar 50. Tam bez dwóch arów. No dobra, bez trzech. Bez trzech arów jest hektar 50. Jeszcze 13 minut siebie zostało, no to... Wrzucimy sobie D. I tu już C. I ja to miałem zabronować, ale zapomniałem. Teraz sobie pomyślę, jak to zacząć siać. Na pewno z góry na dół, to wiem, no. Mówiłeś, że nie przyjdziesz. No. Dobra, zaczynamy nagrywać. Pierwszy już nie ma nowego nabytku. Który tak był do października? Tio. A nie wiem, może na koniec września będą. To co, trzy odcinki w tygodniu będą? Nie no, dwa. Czekaj, dwa razy. O kuźwa, na cztery tygodnie mam odcinki. Czyli ten się pojawi w niedzielę za pięć tygodni. No. Ja pierdolę. Uważasz, że trochę za dużo? Stwierdziłem, bo miałem do wyboru albo kosić pierwszy jęczmień jako jary, znaczy ozimy. Bo jeden mam ozimy, drugi jary, ale stwierdziłem, że pojadę rzepak golić. Pchać się tu, bo nie wiem, czy się tu zmieszczę. O kurwa. To jest właśnie problem dużych kombajnów. Ale tutaj drabina jest składana. Bo wcześniej haczyłem się o drabinę. Dobra, przejechałem. Nie, ale elegancko, że się jedzie. Pewnie brałem się takim gorszym zestrał, no ale... Bo to 6 metrów, nie? Ale... Pewnie go daje radę. Zrobię drugie kółko, bo trochę ciasno było na sami. Jeszcze to pole na dole zacząć, z tego co widzę. A super, jak se będę kosił, to będę miał czarny header cały. Luksusowo. Wiem, od razu przez dwa pola będę siał, no bo to jest głupota. Tutaj do drogi siać i potem znowu za drogą przejść. Muszę sobie tą stronę zagajnika tutaj zasiać i wtedy będę przez całe pole rypał. Muszę inny kombajn kupić. Pierdolę. Spokojnie, jest jeszcze tyle kombajnów fajnych. Na pewno coś znajdę, nie?
Na przykład tego Deutschwara. Co ty miałeś? Jest 25 jakaś. Dobra, jest. Ale nie wiem, czy smooth huba jest. No to kuźwa. No i elegancko to idzie do siebie. Powiedziałbym, że jak smooth huba to musi działać, ale do tego to nie jestem za bardzo pewny. Jak to fajnie namagujesz. Do kombajnu nie będę musiał zmieniać. Ej, nawet header do kukurydzy jest od New Hollanda tutaj nawet. Jak to płonce siecią? O. Więcej internetu nie. Mobile. Ty mnie tutaj nie denerwuj. Moc w tle. Nie, no tutaj jak mówię... Wysyłam ci linka, żeby nie było... Fajnie to wygląda, ale jeszcze nie pobieraj, nie, bo nie wiadomo, co to będzie. Od razu większe pole się zrobiłem. No i kurde, widzę, jak że... Jak tam po paliwo się jechało? Normalnie jak się jechało. Asfalt. Czy jest taki zdenerwowany? No i wkurwiasz. A tu mam iść? No co za latarnia głupia! To mam iść sobie, tak? Czekaj, bo tutaj są dwa designy tego headerka. Jaki to jest ten drugi? No trochę drugi podróż. Będzie lepszy z czarnym czy z niebieskim napisem na headerze? Nie wiem, jak chcesz. Właśnie nie wiem, bo czarny to takie mało spotykany, wziąłbym czarny. Ale... Może czarny by pasował, jakby miał ten Tiger Edition tego Zero. A z niebieskim wezmę. Tą biedniejszą wersję. A! Biedniejszą? Właśnie ta biedniejsza to jest niebieska. Znaczy nie, czarna właśnie jest, bo standardowa to jest czarna, nie wiem czemu. Dobra, chcę sprawdzić, czy w ogóle działa to. Się okaże nagle, że wszystkie headery będą czarne. Dobrze, ten znak nie ma kolizji. Zbyt mnie trafiło. Ale wysoko podnosi tego. Kutera. No. Chyba z czarnym se wezmę, bo mało spotykany jest taki. Kruce się czarny. No. Cieszę się, że się zgadzamy. Kiedy nowy nabytek? Gierkus? Nie. Gdziekolwiek. Na flecie? No. Nie wiem. Nawet nie wiem, co bym mógł kupić sobie. Kombajn. Drugi. No. A ty masz Lexiona dalej? No. 400? No. A.
No 7,5 metra header ma na to. Super, że u mnie wszystkie leksa na jakieś zdałnione są. Ciekawe. Fajnie, jakby chociaż jeden jeździł. Tyle zbudowany z belek. Kto to widział? A udało się. Dobra, robimy zdjęcie pieniędzy przed sprzedażą Hedera. Nie wiem, jak ja tam dojadę w ogóle. Niby na tych kawałkach pisze, że 10 hektarów na godzinę mogę zrobić, ale to jest niemożliwe. To musisz się bardzo postarać chyba. Co ty? Nie da się na tych kawałkach. To jest więcej kręcenia ścian. Nie ma to jak jechać z wózkiem, znaczy no z wózkiem, ale bez headera. Jakie to jest bydle, to się na drodze nie mieści tu. Właśnie, będę musiał sobie na odcinku pale kupić. Żebym nie zapomniał. Żeby sąsiad mi go wcześniej nie zgolił. Jaj. Bo wtedy będzie... Niedobrze. A, mówiłem ci, że podczas nagrywania odcinków byś mógł nagrywać ze mną. Byś sobie kupił jakieś autko. I popierdaną. Przynajmniej bym miał się do czego obracać, a nie tylko udawać jak debil. Że faktycznie coś na tej wiosce jeździ. Dryn pod ciężarówką 8 dychi w pole. Nie no, ale żebyś po drodze chociaż jeździł. No, wąski atol. Raz na ruski rok. Tak? W gorszym razie. Rozpoczęcie. Tylko, że w 19 słach, no bo masz jeszcze osobny gospodarz do zrobienia. By sobie dodał 15 milionów i tyle. By na wszystko było mi stać. No. Osobne konta można zrobić. A co dla mnie osobne konta? No właśnie, dlatego następna seria będzie z 19. Już wiem nawet z jakiej mapy. Wola brudnoska. Z Zasiny. Znowu? Nie, żartuję. Ale bo od Riota, chociaż nie, ona by była za duża. Nie chciałoby mi się. Kolonia. Nie. Kolonia nie. Się jeszcze właśnie zastanawiam. Babrostwy. No. Elegancko. Mała mapa, nie? No. Nie no, a tak serio, no to było parę takich map. Bruzda nawet. Ale bruzda jest dużo. Ta brudnowska, no kusi. A może faktycznie na brudnowskiej zara. Bo mapa jest fajna. A
Tak, to nie wiem jeszcze jak. A ja tą serię chyba bym szybciej nawet zaczął z 19. Jeszcze przed zakończeniem tej. I ona by się pojawiała raz w tygodniu, a potem by się pojawiała za kruka. Map do 19 jest dużo fajnie. No. Tylko trzeba poszukać. Na przykład Dąbrówka. Ej właśnie, Dąbrówka jeszcze jest. Też fajna, rozwojowa. Nie mogę, jak ty żeś to zgadał, da. Nie mogę dalej z tego tekstu, nie? Ja to pisałem. Ja na tam z wyjątkiem 7, a ten już 2 kondony. A nie było tak? Ale tam było opór, co? W maszynach. No. Kupiłem 7-metrowy kupiłem 7-metrowy siewnik, na drugi dzień Arab kupił 15. No. Ja pamiętam, że tam 6 ciągle miałem za gromaszem i po kontraktach jeździłem. No. Stare żyło. Ono chyba na tych kontraktach jest 20 godzin robiło. Ale tam w ogóle tyle się działo, chłopie. Na początku były dwie gospy, potem były nagle 3, potem Arab do mnie dołączył. Kuźwa, co tam się działo, to... Jak 3? Zawsze były 2. Nie, 3. Dobra, bo ja miałem swoje. Tak, bo ja od ciebie odszedłem, bo nierealnie grałeś. Ze mną nie grałeś. Grałem z tobą na jednej gospie. Nie. Tak. Nie. No jak nie? Ty żeś poszedł do Beretta. Bo Beret skończył grać. No. Ale wcześniej no. To z tobą grałem. Nie, ja byłem sam. Chwilę grałem z tobą. Na pewno nie. No chwilę, chłopie. Pamiętam jak wywaliłem coś? I całą mapę wywaliło. No płot. Płot żeś usunął. Kruka za płotem. Trzeba tam iść kiedyś. No. Na Dąbrówkę? No ale ja bym miał grać z tobą wtedy tam na tej serii, czy nie? A ja sobie myślę, czy nie zrobić takiej po sąsiedzku na Dąbrówce w 19. Ale to nie taką jako kontynuacja kruka, na kruka bym sobie coś innego znalazł. Bo kruk zawsze będzie na jednej gospie, nie? Ale kurde, na Dąbrówce bym z tobą pograł tak po sąsiedzku. Tak wtedy było. Zobaczymy. Tylko to by była taka seria na luzie, nie? Taka bez oporu, ta jak tam, nie? No to na pewno. No tam trochę za dużo się działo, ci powiem. No. Nawet ja nie urabiałem już. Chłopie, ja nie dziwię się, że Beret odszedł. Też bym odszedł. Beretowi kop nie wyczyło. No ale mi też, ja miałem 20 FPS-ów. Ja kiedyś nawet screena zrobiłem, jak wyścigaliście przy siewniku, a ja patrzyłem na was i miałem 22 FPS-y. Stary, jak tam same cosplay jeździły, no to co? Myślę, że... Ten komp, co teraz mam, też by nie dał rady ciągnąć w 60 FPS-ach. No na pewno nie w 60 FPS-ach. A, chciałem zrobić pierwszy wjazd, ale nie idzie, bo oczywiście mapa jest zbugowana. No. No tego w 19 to dużo lepiej działa z tym nadami. No. A ja właśnie jak debil chciałem włączyć GPS-a, bo mam inaczej podłączonego. I kuźwa klikłem sobie Enter. I mi ciągnik, znaczy kombajn zgasł. No to te 19 to w sumie ciekawy pomysł. Ty byś nagrywał i ja bym nagrywał wtedy. Tylko pytanie, czy głosowe, czy też timelapsy? Nie wiem, czy będzie. Zobaczcie.
jeszcze daleko. Dlatego się pytam. Aha. Zobaczymy, bo teraz szkoła będzie, to pewnie też nie weźmie tyle czasu. No pewnie nie. No na pewno za... przez pierwsze dwa tygodnie będę miał. No to, no to wiadomo, to za to wolno jest. No nic się nie dzieje, jaki tu spokój, nie? No ale jak już się zacznie październik, to zobaczysz. No. Ale ta szkoła nie, nie jest taka trudna. Zawodówka też nie. Podobno najłatwiejsze technikum. Tu. Zobaczymy. No ja bym tak na spokojnie wystartował, nawet raz na dwa tygodnie odcinki, nie? Albo po prostu bym nawet w tego, w ten mój rozkład jazdy nie wrzucał, tylko po prostu bym wrzucał, kiedy by mi się podobało. Bo skoro na luzie, no to możemy zrobić tak, że będę tam grał, kiedy będzie mi się chciało. I tobie. To na pewno musimy w gier klub nagrać przez sen, bo jak się zacznie szkoła, to już nie ma czasu. Chyba, że w weekend, tak? No w weekendy, nie? Ale to ja wtedy też będę musiał kruka ogarniać, nie? I tak duży na, postęp na razie jest. Masz na miesiąc. Bez wakacji. No, myślę, że se... Na razie, póki mam tyle, to nawet jeden tygodniowo. Nie no, na pewno będę teraz więcej nagrywał. Tak na dwa miesiące, no bo teraz nic się nie będzie działo, nie? Po szkole przyjdę, to... To hopy. To nie będę musiał się uczyć. Na razie. Dopiero potem się zacznie. Kuźwa, muzyka mi nie działa. Kurde, poprzeczek zrobiłem, a to jest drugie pole do ściany. A, bo mi się tu rozjechało, dlatego. Dobra. Bo na flecie znasz układ moich pól? Nie. Za bardzo nie oglądam. No teraz to przez drogę sieję, bo nie chcę cię ciągle poprzeć na kopalce. Ja pierdolę. No tylko ziemię podnoszę na drodze. No bo pole są za krótkie. Ty, 4 hektary na tą odcinku dosiałem. Ty, ja miałem odcinek skończyć 10 minut temu. Zapomniałem. Ty odcinek dalej nagrywasz? No, 50 minut odcinku już. Wytniesz to, no nie? Teraz patrzę, 15:50 jest. Ale miałem 15:40 skończyć. Wytniesz to, nie? Co? No jest ten. Ten kawałek odcinka. Ja tak pewnie już ich nie oglądam, to. Na razie trzymajcie się, cześć. Dwa przejazdy się zostały. Jutro jest rozpoczęcie, a ja nawet nie wiem, na którą godzinę mam. Kurwa. Na 9 pewnie. Kolega też nie wie. Niby pisało na 10. Ale nie wiem, bo w tamtym roku było, że na 9 była druga, trzecia, czwarta, piąta, a na 10 miała pierwsza. Ten kombajn tak do tyłu wolno jedzie pod górkę, że ja pierdolę, nie tyłuję tym. Będę se nawijał. Ty no, w jeden zbiornik zmieszczę całe te pole. Pole miałem kupić i miałem sobie dodać pieniądze za header. Ja pierdolę. Czekaj, ile mam? Muszę sprawdzić. Tak to jest, jak się nie zrobi tego od razu. Zagadałeś, to wszystko twoja wina. No bo ty mi zawsze zgadasz o tej dąbrówce i... A skąd wiesz, że to będzie mapa dąbrówka, a nie inna? No ja chcę na dąbrówce zagrać. Ale wiesz, co jest najlepsze? Co? Że farming 25 wychodzi, a my dalej gramy 17. 642, czyli muszę dodać 11. O,
ale ja dobry z matematyki jestem. W ogóle to poza składami, tutaj mamy jeszcze jedno pole do ziemi. I tu, no to dwa pola mam, ale już nie będę tego siał na odcinku. Czy ja mam jakieś większe pole tego rzepaku? Chyba nie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie, cześć, pa, pa! Na razie. Nawet się nie przywitałem, a przynajmniej się pożegnałem. To i tak lepiej niż ludzie z naszych live'ów. Tak.